7 porażek w 9 meczach. To byłby dramatyczny bilans dla każdego zespołu ekstraklasy, a co dopiero gdy dotyczy mistrza Polski. I choć nie chce się w to wierzyć, tak jest w istocie. Lech Poznań w 9 spotkaniach wywalczył raptem 4 punkty i po niemalże 1/3 sezonu zasadniczego plasuje się na ostatnim miejscu w ligowej tabeli. Czerwoną latarnią Kolejorz po raz ostatni był ponad 15 lat temu, w sezonie 1999-2000, który zakończył się spadkiem do drugiej ligi. Mentalnie był to zupełnie inny mecz od tych porażek typu chociażby w Termalice, gdzie tutaj naprawdę widać było, że do końca drużyna walczy, do końca chce za wszelką cenę zmienić ten obraz niekorzystny wynik. No ale niestety same chęci czasem nie wystarczą i dzisiaj przegrywamy, nie zdobywamy żadnego punktu i sytuacja nasza jest na chwilę obecną dosyć trudna. Dla podopiecznych Macieja Skorży porażka w Białymstoku była już 5. z rzędu. 5 meczów to Lech w sumie przegrał w całym zeszłym sezonie. To porównanie idealnie obrazuje, w jak trudnym położeniu znaleźli się poznaniacy. Z mistrzowskiej drużyny, choć nie było większych zmian kadrowych, niewiele zostało. Kolejorz nie ma już najszczelniejszej obrony w lidze, ale jeszcze gorzej jest w ofensywie. 5 bramek w 9 meczach to zdecydowanie najgorszy wynik w całej Ekstraklasie. W takiej sytuacji, jakiej się my znaleźliśmy, nie wiem, czy ktoś z chłopaków w naszej szatni już był. To na pewno nie wpływa budująco, to jest rzecz, która mocno nas uwiera, boli i no, trudno mi wyrazić nawet słowami, znaleźć określenia, co ja czuję, co pewnie każdy zawodnik Lecha w tym momencie czuje, siedząc w szatni. Ale my musimy sobie z tym poradzić. Ja wierzę, że jesteśmy wystarczająco dobrą drużyną, żeby się temu przeciwstawić, co nas dopadło, żebyśmy wyszli z tego i wiele razy w poprzednim sezonie mieliśmy takie momenty, gdzie było ciężko, gdzie drużyna pokazywała, że potrafi się podnieść i wierzę, że będzie teraz też. W Białymstoku Lechitom nie można było odmówić walki i zaangażowania, ale na Jagiellonie to było za mało. Poznaniaków czeka więc kolejny tydzień trudniejszy od poprzedniego. Przed nimi pucharowy mecz z Ruchem Chorzów i ligowe starcie z Górnikiem Zabrze. Awans do ćwierćfinału Pucharu Polski i komplet punktów absolutnie konieczne.